stolicy państwa krzyżackiego mogło zakończyć wojnę. Dlatego 4 marca 1454 roku grupa wojsk składająca się z powołanych pod broń mieszkan i należących do Związku Pruskiego Banku w Kaszubskie przekroczyła Wisłę, kierując się ku Malborkowi. Już 5 marca wojska gdańskie dotarły nad Nogat i sprawdziły możliwość blokady twierdzy od północy. Okoliczni chłopi obiecali wtedy zaprzestać dostaw zboża do malborskiego zamku. Jeszcze tego samego dnia konfederaci wysłali do Gdańska raport opisujący sytuację na froncie. Przewidywali w nim długie i ciężkie oblężenie. Do raportu dołączyli spis niezbędnego zaopatrzenia, który rozpoczynały działa i amunicja, a kończyli muzykanci z trębaczem. Bruk niebawem powróci! Wielki mistrzu! Kolejne miasta wypowiedziały nam posłuszeństwo i czynny udział w buncie biorą! Starliśmy się wielokrotnie z konfederatami. Są coraz lepiej zorganizowani, znają te ziemię. Nasze położenie staje się... O! Mów dalej! Otóż... Maszyński rośnie w siłę. Co zrobimy? Zaraz. Zniszczymy ją szybko. Wojna to wydatek ponad nasze siły. Oddziały zaciężne, którym żołd winni jesteśmy, przechodzą na jego stronę. Maszyński rośnie w siłę. O. To, że tu już nas niepokoją, to znak, że niebawem wojska królewskie przyjdą im z pomocą. Nie możemy do tego dopuścić. Oto moja rada. Posłać po posiłki. Zebrać wszystkie dostępne siły. Niech rozstrzygnie jedna bitwa. Zgnieciemy ich w polu. Jeśli dzięki mieczom odzyskamy posłuch w Prusach, wtedy zaczniemy z Jagiellończykiem rozmawiać. Wojna ani dla nich, ani dla nas nie jest dobrym interesem. Poprosimy o mediację cesarza. Jagiellończyk ustąpi. Zakon zyska na czasie. Zaleczą się rany. Poprosimy cię o radę, Olbrzychu. Jestem żołnierzem. Mnie bić się, a nie w wielką politykę bawić. Wykonam każdy rozkaz wielkiego mistrza. Mów. Całe życie poświęciłem zakonowi. Właśnie. Całe życie. Kiedy zdrajcy stali za naszymi plecami gotowi bić nam nóż, ty stałeś wiernie po stronie zakonu. Dlatego dzisiaj w imieniu wielkiego mistrza prosimy cię o radę. W takim razie ośmielę się powiedzieć, co myślę. Choć myślenie dla żołnierza to przekleństwo. Kiedy zaczynasz myśleć, pojawiają się wątpliwości. Mów. Panie, każdy, kto tu przyjdzie ze swym wojskiem,
Czy to Baszyński, czy Jagiellończyk, czy nawet i sam cesarz, który dobrze nam życzy, ten i tak odejdzie z liczby. Bo na tej twierdzy każdy połamie sobie zęby. Malbork to nasza ostoja i potęgi zakonu fundament. Walka w polu to ryzyko. Jeśli w pole damy się wciągnąć albo zaskoczyć jak dzisiaj, to będzie koniec. To słowo przez gębę nie wiem, jak przyjść. O klęsce w polu, od której ustrzesz nas, panie Jagiellończyk, litości nam nie okaże. Dlatego ośmielam się radzić, żeby za murami ostać i czekać, aż królewski skarbiec opustoszeje. Kiedy król zobaczy w skarbcu dno, wtedy buntowników zostawi i odjedzie. Wtedy Prusom pokażemy, kto tu niepodzielnie panuje i zawsze panować będzie. To nasz skarbiec jest pusty! To walka o życie! Albo oni, albo my! Toruń i Gdańsk dadzą Jagiellończykowi wszystko, czego potrzebuje, aby nas zdusić siłą lub głodem. Zostać tu, na zamku, to jak głowę katu pod topór podłożyć. Hozera! Polata wiernej służby! Zarzucasz mi zdradę? Najemnik nie ma pana, tylko mamonie służy.